40 lat temu, a w cross country nigdy. 15 sierpnia wszystkie drogi będą prowadziły do Kobylej Góry, a to za sprawą odbywającego się tam już po raz czwarty pikniku przy chałupie. Jak zapewniają organizatorzy, tego dnia każdy znajdzie coś dla siebie. Po raz kolejny rozegrany zostanie cross country, jeden z głównych sportowych punktów imprezy, który zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem. Na boisku do siatkówki plażowej toczyć się będzie rywalizacja o puchar drewnianej chałupy. Podobnie jak w latach ubiegłych, rozegrany zostanie turniej bilardowy. Na uczestników zmagań sportowych czeka niespodzianka. Rozlosowany zostanie 65-calowy telewizor. Program popołudniowych i wieczornych godzin festynu wypełniony zostanie występami muzycznymi. Przed widownią wystąpi również Bartek Wrona, członek słynnego polskiego boys bandu Just Five i autor przeboju Jedna na Milion. Bez wątpienia jedną z największych atrakcji będzie występ Sławomira, twórcy takich hitów jak Miłość z Zakopanem, Ty mała znów zarosłaś, czy Nimą hektara. Cześć, tu Sławomir, kochani, 15 sierpnia, ja już się szykuję, Kobyla Góra, wielki koncert Sławomira, przywieziemy nasze najnowsze przeboje, no i oczywiście nie zabraknie tych starych, które kochacie i lubicie. Zabiorę też węgierską orkiestrę Dentą, zabiorę też Kajrę, także przybywajcie, bądźmy razem. Zapraszamy! Będzie się działo!